Drodzy futuryści czasem mają taki argument oparty na Księdze Zachariasza w 14 rozdziale. Posługują się słowami z wersetu 4, że Pan stąpi na górę oliwną i ona dosłownie rozpadnie się na pół. W tym fragmencie nie ma nic innego oprócz tego, co mówił Pan Jezus Chrystus, kiedy zapowiadał znaki swojej obecności i kiedy przygotowywał uczniów na to, żeby kiedy zobaczą obrzydliwość spustoszenia, uciekali w górę. W Księdze Zachariasza znajdujemy ten sam motyw: ucieczki w góry. Kiedy nadarzyła się taka sposobność, to chrześcijanie uciekli w góry. I uciekli w góry, prawdopodobnie poprzez Górę Oliwną. Jeszcze sprzed 100 lat możemy oglądać na niektórych zdjęciach rzymską drogę, która dosłownie rozdziela Górę Oliwną na pół. Dokładnie na jej środku znajduje się na tych zdjęciach rzymska droga. Czy nasi bracia z pierwszego wieku użyli tej drogi do ucieczki w góry? Bardzo prawdopodobne. Dlatego też tego typu argumenty, że no, jeżeli chodzi o proroctwa biblijne, należy zawsze brać je dosłownie, że Pan Jezus Chrystus wstąpi w ciele na górę oliwną, ona się rozpadnie na pół. I nie ma żadnego innego wytłumaczenia, tylko takie. Naprawdę trzeba wziąć pod uwagę, jak zawsze zachęcam, wszystkie elementy proroctw, które bardzo często nie są dosłowne, prawda? Zawierają mnóstwo metafor. I wtedy zrozumiemy, opierając się na niczym nieuprzedzonych faktach historycznych, aby te kwestie zrozumieć.